Piątek, 8 dzień marca. Zapraszamy na najnowsze wydanie serwisu W Obiektywie. W poniedziałek podczas kolejnego konwentu wójtów i burmistrzów powiatu lubaczowskiego włodarze debatowali nad ideą budowy wspólnego krytego kąpieliska przy Zespole Szkół w Lubaczowie, które miałoby być zintegrowanym projektem gmin i powiatu. Wstępnie większość z nich jest zainteresowana wejściem w taką współpracę. Gdyby jednak się to nie udało, miasto Lubaczów będzie budowało swój własny odkryty basen. Gospodarzem konwentu była tym razem burmistrz Lubaczowa Maria Magoń, którą do rozmów na temat budowy kąpieliska w Lubaczowie zobligowali radni miejscy. Plany budowy kąpieliska w Lubaczowie sięgają kilkunastu lat. Miasto już kilkakrotnie skłaniało się ku budowie otwartego basenu. Z kolei starostwo powiatowe od kilku lat ma już gotowy projekt na budowę krytego kąpieliska przy Zespole Szkół w Lubaczowie. Na tym projekcie ma bazować planowana obecnie inwestycja. Głównym argumentem za jej budową jest brak jakiegokolwiek bezpiecznego kąpieliska w Lubaczowie oraz podniesienie atrakcyjności samego miasta i całego powiatu. Każde jedno pytanie ze strony któregokolwiek inwestora zaczyna się od tego, proszę Państwa, a co jest takiego atrakcyjnego w Lubaczowie? I ja wtedy zaczynam się zastanawiać, co jest atrakcyjnego w Lubaczowie? I tak na dobrą sprawę my tych atrakcji nie mamy za wiele, a żeby ściągnąć potencjalnego inwestora, to on chce wiedzieć, czy jest kino, czy są hotele, czy są restauracje, czy są baseny, czy są tereny rekreacyjne, bo to jest teraz bardzo modne. Dlaczego my to chcemy zrobić? Bo to będzie atrakcją naszego miasta i to będzie przyciągało nie tylko mieszkańców Lubaczowa, gdzie my nie mamy wody, a nasze dzieci, młodzież kąpi się w stawach i w ogóle w takich miejscach, że ja drżę, albo jedzie do Cieszanowa rowerami i ja też drżę, a nie każdego stać, żeby jechać do Krasnobrodu czy gdzieś nad morze. Wydaje się, że dzisiaj w przypadku powiatu lubaczowskiego, gdzie jest jedyny basen kryty w Goryńcu, ale które w głównej części jest poświęcone czy przygotowane na zabezpieczenie kuracjuszy i w tym czasie, kiedy idzie nauka w szkołach i można odbyć lekcje, to tam się odbywa pływanie na rzecz tych właśnie kuracjusza. Dopiero po wszystkich zabiegach można ewentualnie wysłać tam młodzież po południu na jakieś nauki pływania. Że basen miałby gremialne znaczenie, zwłaszcza dla dzieci w latach 1-3, gdzie koniecznie by trzeba było naukę pływania, a później można było już troszeczkę sobie odpuścić i w tych grupach starszych to ewentualnie jedną lekcję czy ileś tam na jakiś czas, to czasokres by był określony. Przyszłość wspólnego basenu krytego zależy od kosztów całości inwestycji i sposobów późniejszego jej finansowania. Za wsparciem inwestycji opowiedziała się większość włodarzy. Nie włączy się do niej gmina Choryniec, która ma już kryte kąpielisko, zresztą kosztowne w utrzymaniu, jak zaznaczał wójt Ryszard Urban. Teraz projekt basenu z 2004 roku ma być przerobiony i dostosowany do aktualnych warunków. Obecnie szacowany koszt budowy kąpieliska, które miałoby zacząć funkcjonować najprawdopodobniej w 2016 lub 2017 roku, to 16 milionów złotych, z czego udział środków własnych to maksymalnie 25%. Wygląda na to, że nawet jeśli inwestycja nie dojdzie do skutku, basen w Lubaczowie i tak powstanie. Będzie to odkryte kąpielisko na terenach miejskich przy ulicy Ofiar Katynia. Wybudujemy sobie baseny odkryte, to prawda, że one będą 3-4 miesiące, ale na czas wakacji damy informację, że coś takiego jest, ściągniemy kolonie i zaangażujemy na przykład za zgodą zespołu szkół, żeby oni mogli wynajmować na kolonie internat. Czyli ściągniemy tutaj potencjalne dzieci. Wystarczy, że każdy zostawi codziennie złotówkę, to już będzie. Poza tym damy naszym mieszkańcom bezpieczne wakacje, ale też mamy nadzieję, że do nas przyjadą mieszkańcy z okolicznych miejscowości. Jeden basen większy, dwa brodziki, lodowisko, żeby to było czynne całorocznie, budynek taki gospodarczy z szatniami, z prysznicami, bo to jest potrzebne i być może albo orlik, albo do tenisa boisko. I to wszystko by kosztowało, tak jak wiemy w Brzozowie, i w Ustrzykach, w jednej miejscowości kosztowało to 7,5 miliona, w drugiej miejscowości 9 milionów, budowali to 2 lata, pozyskali pieniądze. Ja powiem tak, mnie w ogóle interesuje basen w Lubaczowie i nieważne, czy będzie budował pan starosta i wszyscy wójtowie i burmistrzowie, czy tylko burmistrz Lubaczowa. Najważniejsze, żeby to zadanie powstało w Lubaczowie i żeby mieszkańcy w końcu mieli te baseny.
Do niepodległości raz jeszcze 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. To tytuł najnowszej ekspozycji, która w niedzielę została otwarta w Muzeum Kresów w Lubaczowie. Wystawa ma na celu przybliżenie wiedzy na temat Powstania Styczniowego oraz roli, jaką w walce o niepodległość odegrało pogranicze zaborów. Na wystawie zostały poruszone takie zagadnienia jak zwycięskie bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 roku, oddziały powstańcze formowane na terenie powiatów lubaczowskiego i cieszanowskiego, w tym zaplecze powstańcze, szpitale powstańcze oraz pamięć o powstaniu w społeczeństwie lubaczowskim. Na wystawie zebrane zostały pamiątki z okresu Powstania Styczniowego. Są to pamiątki osobiste jak biżuteria żałobna, jest też broń palna i czarnoprochowa i broń zwykła, czyli sieczna. Jest też eksponat jeden z parafii tutaj cieszanowskiej. Jest to księga zmarłych dotycząca właśnie powstańców styczniowych, którzy zostali pochowani akurat w Cieszanowie na cmentarzu komunalnym. Na terenie naszego powiatu formowały się różne oddziały wojskowe, między innymi Leona Czechowskiego, Marcina Borelowskiego oraz Jana Żalplachty. Przez okres od właśnie marca 1863 do lutego mniej więcej 1864 roku, w tym właśnie okresie, te ziemie obecne naszego powiatu lubaczowskiego miały właśnie tutaj jakby swój wkład w powstanie styczniowe. Otwarcie wystawy jest jakby pierwszym etapem obchodów 150. rocznicy powstania styczniowego tutaj w naszym Muzeum Lubaczowskim. Kolejnym etapem są to właśnie działania edukacyjne skierowane przede wszystkim dla młodzieży szkolnej. Są to przede wszystkim lekcje muzealne dotyczące powstania styczniowego oraz konkurs, który będzie organizowany na temat tutaj powstania styczniowego na terenie właśnie powiatu lubaczowskiego. W latach 60. XIX wieku teren obecnego powiatu lubaczowskiego znajdował się w zaborze austriackim, w kraju koronnym Cesarstwa Austrii, którego pełna nazwa brzmiała Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i księstwami Oświęcimia i Zatoru. Wystawę zorganizowano ze zbiorów Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum Sakralnego Kolegiaty Zamojskiej w Zamościu oraz Archiwum Parafii Cieszanowskiej i Muzeum Kresów w Lubaczowie. Ekspozycję można oglądać do 10 maja. Pięknie mówić, ważna rzecz. W środę 6 marca w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie podczas Międzynarodowego Dnia Logopedy z pięknem, ale i trudnościami mowy polskiej zmierzyli się uczestnicy pierwszego powiatowego konkursu logopedycznego, organizowanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Konkursowi patronował starosta powiatu lubaczowskiego. Zorganizowanie konkursu było pewną koniecznością, tłumaczy Małgorzata Jachyra-Mazepa, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Lubaczowie. Obserwujemy, jak bardzo dużo dzieci ma trudności o charakterze wad wymowy. To są czasem drobne do korekty wady, znaczy właśnie nawet może wadami nie chciałabym ich nazywać, ale takie nieprawidłowości w wypowiedziach artykulacyjne. I tutaj bardzo często obserwujemy właśnie, że w tej chwili dzieci mają chyba taką skłonność do tego, żeby mówić szybciej, no niekoniecznie tak estetycznie. Też nauczyciele nam bardzo sygnalizowali, że jest takie zjawisko w szkołach i chcemy bardzo rozpropagować poprzez właśnie ten konkurs ideę troski o język, o to, żeby dzieci zwracały uwagę na to, w jaki sposób mówią, żeby ta poprawność artykulacyjna i dykcyjna miała miejsce. No i też nauczycieli uwrażliwić na to, żeby takie ćwiczenia z dziećmi wykonywali w szkołach. Bo to też od tego się trochę bierze, żeby ta praca była ze wszystkich środowisk i w domu, i w szkole, prawda? No i też zwracając uwagę na takie rzeczy jak dodatkowe inicjatywy. Konkurs cieszył się bardzo dużym powodzeniem. W etapie powiatowym wystartowało ponad 80 uczestników, wyłonionych wcześniej w zmaganiach szkolnych. Uczniowie zaprezentowali teksty trudne pod względem językowym, w tym teksty własne. Leć do dzięcioła, do Buka, niech dzięcioł ciebie opuka. Podniosła lament sikora, podobno zięba jest chora. Gil z tym poleciał do szpaka, jest sprawa taka a taka. Mówiła właśnie sikora, podobno zięba jest ciężko chora. Poszła więc do fryzjera, poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka.
Poproszę mleka 5 deka. Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a niech tę kaczkę gęś kopnie. Straszne straszydełko straszyło nad rzecz. Biegało, krzyczało, swą paczką kłapało. Wystraszyło rybkę, wystraszyło raczka, wystawiając morkę znienacka zza krzaczka. Jury pod przewodnictwem Grażyny Bielec nagrodziło trzecim miejscem Oskara Mazura, Martynę Czerniak i Annę Lipkę. Drugie miejsce zajął Gabriel Mazurkiewicz oraz Konstancja Hulak. Najlepsi okazali się Łukasz Czyrak, Mikołaj Jabłoński, Miłosz Mazur oraz Michał Wojciechowski. Wszyscy zgodziliśmy się do każdej nagrodzonej osoby. Nie było żadnego problemu, nie kłóciliśmy się, tak jak inni jurorzy opowiadają. Że jest to konkurs specyficzny, to pani dyrektor już wyjaśniła, że najważniejszym kryterium było poprawne mówienie. To jest bardzo trudne, bo tylko 4 osoby nie popełniły ani jednego błędu. I to było to podstawowe kryterium, jeśli chodzi o przyznanie pierwszych miejsc. Nagród w konkursie było wiele, od specjalnych plakietek i certyfikatów mistrza mowy polskiej po wyjazd do teatru. Nagrodą jest wyjazd do Teatru Maska na spektakl. Każde dziecko otrzyma też jakiś drobny upominek, certyfikat mistrza pięknej mowy. Tutaj każdy dostaje taką plakietkę, która świadczy o jego profesjonalizmie w tym zakresie, bo myślę, że tutaj potwierdza uczestnictwo ten profesjonalizm dziecięcy. Natomiast myślę, że też chcemy promować kulturę właśnie poprzez taką nagrodę. Chcemy, żeby dzieci korzystały z dóbr kultury, żeby uczestniczyły w takich dobrych imprezach o wysokim poziomie, jak na przykład spektakle teatralne. I tutaj właśnie dlatego taki wybór nagrody. A w prawidłowym wyrażaniu się dzieci najwięcej zależy od rodziców, podkreślała organizatorka konkursu. Od tego przykładu dorosłych bierze się to, co prezentują dzieci, ale też to, co chciałabym chyba najbardziej podkreślić, to rozmawiać z dziećmi. Dużo rozmawiać, prowadzić rozmowy na różne tematy, zwracając jednocześnie uwagę na poprawność tą artykulacyjną, dykcyjną, bo wtedy wypowiedź jest piękna, zrozumiała, czytelna i taka, myślę, no bardzo pożądana, prawda, dla odbiorcy. Myślę, że tutaj rodzice mają ogromną rolę do spełnienia, ale no też no jak gdyby są tymi osobami, które chyba najbardziej kształtują mowę. Symboliczny wyraz szacunku i docenienia pracy i roli kobiety. 8 marca, czyli Dzień Kobiet, obchodzony jest w ponad 50 krajach na całym świecie. Co roku z tej właśnie okazji na zaproszenie starosty powiatu lubaczowskiego na specjalne spotkanie przybywają panie z kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu lubaczowskiego, burmistrzowie i wójtowie lubaczowskich gmin oraz goście z regionu. Tegoroczne spotkanie odbyło się w czwartek w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie. Oprócz przedstawicielek kół gospodyń na obchody święta przyjechała też m.in. Kinga Bielec z Fundacji SOS Życie z Mielca, przeprowadzającej cykliczne badania cytologiczne i mamograficzne wśród mieszkanek powiatu, wiceminister Mieczysław Kasprzak oraz wójtowie i burmistrzowie lubaczowskich gmin. Kobiety są spychane na boczny tor, ale walczą o swoją pozycję, organizują się i jest to potrzebne, zaznaczał na scenie Miejskiego Domu wiceminister Kasprzak. Kobiety posiadają wykształcenie, czasami dużo lepsze niż mężczyźni, potrafią zarządzać i domem, i w pracy, i w firmie, ale te warunki, które dzisiaj są, no, nie zawsze pozwalają im do tego, bo jest problem z oświatą, jest problem z przedszkolami. To jednak nie daje tak dobrej szansy rozwoju uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, realizowania się według własnych oczekiwań i potrzeb dla kobiet. Dlatego należy wspierać wszystkie pomysły, wszystkie działania, które temu będą służyć. Ważne jest też, że no, panie chcecie prowadzić to życie społeczne w własnych środowiskach, bo pomyśleć sobie, jak tak czasami słucham, wszyscy chcą wyjeżdżać. Młodzi chcą wyjeżdżać gdzieś, córki moje też mówią, a najlepiej to gdzieś stąd wyjechać, a pojadę do dużego miasta, a może za granicę. To kto na tej wsi zostanie? Tyle pracowaliśmy, tyle zabiegaliśmy o to, no, co zostanie tutaj po nas.
Więc trzeba robić wszystko, abyśmy tutaj mogli stworzyć sobie lepsze warunki. Oczywiście to jest trudne. Gospodarz spotkania, starosta Józef Michalik, podziękował paniom z kół gospodyń za ich zaangażowanie i działalność na różnych płaszczyznach, która jest bardzo widoczna. Trzeba się umieć zorganizować i za to zorganizowanie się pań składam w imieniu władz samorządowych, koleżanek i kolegów serdeczne podziękowanie. Wasza obecność jest widoczna przy wszystkich różnych naszych zdarzeniach, przy świętach, tych, które wspólnie sami obchodzimy i szczycimy się tym. To są bardzo fajne imprezy, które wspieracie panie i za to serdecznie dziękuję. A to przegląd zespołów, przeglądem kulinarnym, a to kresowe jadło, które się w gminie Lubaczów przyjęło i się odbywa, a to dożynki na różnych szczeblach, od gminnych po powiatowe, a nawet wojewódzkie, a to różne wyjazdy na różne inne konkursy, gdzie się panie organizują, nawet na Śliwkę tam wyjeżdżają i robią innym niespodziankę, bo wygrywają konkursy, na przeglądy teatrów, zespołów, to wszystko jest ten duch taki, które panie chcą robić i robią. Zajmują się panie też historią lokalną, organizują się w różnych okolicznościach, bo bez waszej pomocy życie by było bardzo, bardzo ubogie. Władzom było wiele, wiele trudniej. Szereg jest przykładów inicjatyw takich, których panie więcej dokładają niż z tego mają, ale to szanowni państwo, może czasem jest to niesprawiedliwe, ale ostatnie nawet przedsięwzięcie, które chcemy razem zrobić, książka kulinarna, taka powiatowa. Ja za to dziękuję wszystkim paniom, które już się zaangażowały, a tym, które jeszcze się będą angażować, to proszę, żeby dopracować się tego, bo to będzie hit, to zostaniecie w historii. Tam będzie zapisane, kto był i kto to tworzył tą historię, bo w tej książce bardzo ważnej punktu widzenia promocji, ale również tej kultury kulinarnej, która zostaje tutaj na wsze czasy. Kinga Bielec z Fundacji SOS Życie podkreślała z kolei, że panie z powiatu lubaczowskiego są dobrym przykładem dla innych kobiet. Korzystają z profilaktycznych badań i dbają o siebie. Zaproponowała też nową modę na spędzanie Dnia Kobiet. Nadal co druga pani w ciągu ostatnich 2 lat badała się w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi. Mniej więcej co trzecia wykonywała sobie profilaktyczną cytologię. Tutaj ta populacja kobiet, czyli panie, które mogą wykonać takie badanie, jest dużo większa, ale z tego też, co wiem, to na przykład w Narolu jest pan doktor, który bardzo panie wręcz pilnuje do tego, żeby chodziły na cytologię, więc nie tylko w cytomamobusie takie badanie można zrobić, ale też tutaj na terenie powiatu. A cytomamobus, jak przyjeżdża regularnie. Myślę, że panie też są przyzwyczajone do tej regularności i same wtedy oczywiście zapraszamy je w parafiach. Ksiądz informuje o badaniach, również państwo jako media informujecie. Więc myślę, że takim trochę wspólnym zaangażowaniem panie są przekonane o tym, że to ma znaczenie. Na przykład dzisiaj jedna z pań powiedziała, że zna osoby, u których wykryliśmy raka piersi. Te osoby są dzisiaj zdrowe, zupełnie zdrowe. Ja się zastanawiałam, czy Dzień Kobiet jest takim dobrym dniem do tego, żeby zachęcać panie do badania. Zastanawiałam się, czy może panów nie zachęcić do tego, żeby zabierali w ten dzień panie. Najpierw może właśnie na badanie profilaktyczne, a potem na przykład na zrobioną przez siebie kolację albo po prostu na spacer. I może to byłoby takim dobrym przykładem, dobrym prezentem i takim znakiem tego, że panowie przyjmują się zdrowiem swoich kobiet. W części artystycznej na scenie wystąpili członkowie Teatru Małych Form, prowadzonego przez Grażynę Bielec w Miejskim Domu Kultury oraz działający tam zespół muzyczny. Pani
panie przybyłe na spotkanie otrzymały drobne upominki, w tym kwiaty. Po części artystycznej i oficjalnej wszyscy spotkali się na górze Miejskiego Domu Kultury na poczęstunku przygotowanym przez zespół szkół w Oleszycach. Obecnie Święto Kobiet w Polsce ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. Przeciwnicy uważają ten dzień za komunistyczne święto, nie zdając sobie sprawy, jakie są prawdziwe jego korzenie. Entuzjaści natomiast podchodzą do tego zwyczaju z sympatią i uśmiechem. A co myślą o nim same panie? Panie w ten dniu odpoczywają od wszystkich zajęć, proszę panią. Każda robi fryzurkę, każda chce się pokazać w jak najlepszym stylu, proszę panią. A tu w ogóle jedzenie i tutaj jest bardzo przyjemnie. Co roku tu jestem i bardzo sobie chwalę ten Dzień Kobiet, co tu jest w Lubaczowie po prostu dla wszystkich pań. Jest naprawdę bardzo przyjemnie i wspaniała, wspaniała po prostu atmosfera jest. Często jest tak w małych miejscowościach, że właśnie koła gospodyń wiejskich są takim motorem napędowym do różnych imprez, do różnych inicjatyw. Czy pani same siebie doceniają? Bardzo, proszę panią. I u nas w Dzikowie Starym bardzo się dużo zmienia i jest bardzo dużo kół gospodyń wiejskich. Proszę panią, a 6, tak? 6 jest. Proszę panią, i my nie tylko śpiewamy, ale też i kabarety pokazujemy i różne występy, obrzędy, proszę panią. Jest bardzo dużo ludzi na takich obrzędach czy na kabaretach. Także to jest bardzo potrzebne na wsi, proszę panią. Dla starszych, dla młodszych, dla dzieci. Wspaniała to rzecz. Wiadomo, że już rajstopy to sobie kobiety mogą same kupić. Natomiast no, każdy miły gest, sympatyczny jest ceniony przez kobiety, czy kiedyś, czy teraz. Tak myślę. Poza tym jest okazja spotkać się, porozmawiać. Kobiety znają się albo się poznają, więc to też jest ważne. To jest taka rola też integracyjna takich spotkań. Gazeta Codzienna Nowiny wybiera najsympatyczniejszą klasę maturalną 2013 roku. Do konkursu zgłosiła się klasa trzecia D z zespołu szkół imienia generała Józefa Kustronia w Lubaczowie. Aby maturzystom pomóc wygrać nagrodę główną w konkursie, czyli wyjazd integracyjny dla całej klasy do ośrodka Maraton w Lubeni, trzeba wysłać SMS. Wiadomość o treści N-klasa 67 należy wysłać pod numer 72466. Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł razem z VAT. A teraz zapowiedzi. Urząd Skarbowy w Lubaczowie zaprasza w przyszłą sobotę, 16 marca, na Dzień Otwartych Drzwi. Będzie można m.in. skorzystać z pomocy w wypełnianiu PIT-ów. Urząd w tym dniu będzie czynny w godzinach od 9 do 13. Gminny Ośrodek Kultury w Załużu oraz filia Gminnej Biblioteki w Załużu zapraszają w niedzielę na montaż słowno-muzyczny połączony z prezentacją Zesłani, deportowani Sybiracy. Początek spotkania o godzinie 16 w Gminnym Ośrodku Kultury, a jednym z gości będzie Zdzisław Hadel, szef koła terenowego Polskiego Związku Sybiraków w Lubaczowie. Do 29 marca został przedłużony termin przyjmowania wniosków w drugim etapie projektu e-przyspieszenie w powiecie lubaczowskim. W jego ramach 100 gospodarstw domowych otrzyma darmowe komputery oraz urządzenia do bezpłatnego odbioru internetu, a następne 100 gospodarstw urządzenia do odbioru internetu. Szczegóły na ten temat na stronie internetowej powiatu lubaczowskiego www.lubaczow.powiat.pl. Udział w projekcie jest bezpłatny. Kino Melodia w Lubaczowie zaprasza na projekcję polsko-hiszpańskiego filmu Nieulotne. Film dziś w sobotę i niedzielę o 17 i 19 oraz w najbliższą środę projekcję także o 17 i 19. To wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Miłego popołudnia życzymy głównie wszystkim paniom. Do zobaczenia za tydzień.